Wielce szanowny panie doktorze, szanowni państwo, przepraszam za okulary. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na kongres. Jest to tak miłe wydarzenie, że z wielką radością przybyłam tu z Zurichu. Dietę stosuję od ponad 2 lat, schudłam 23 kg, przestałam się zaziębiać, znikły wszelkie schorzenia, a przede wszystkim wzmocnił się bardzo system nerwowy. Potrafię już podejmować mądre decyzje, rozsądnie wydaję pieniądze oraz pod innym kątem oceniam ludzi i otaczającą rzeczywistość. Wiele osób, które wcześniej podziwiałam, upadło w moich oczach. Zaczęła bardziej mnie razić tak zwana nowoczesna muzyka, awangardowe ubiory i fryzury oraz aroganckie zachowanie, szczególnie młodzieży do osób starszych. Obserwuję, jak w złym kierunku rozwija się malarstwo, rzeźba i architektura, a także kinematografia. Nie wspomnę o innych dziedzinach. Są one symbolem upadku człowieczeństwa. Najsmutniejsze jest jednak to, że człowiek jest siebie samego i innych tyranem, jak napisał Staszic. Staram się włożyć dużo serca, aby tę wielką wiedzę przekazać w Szwajcarii. Z 200 książek, które tam rozprowadziłam, połowę sprezentowałam, wiele z nich przyniosło już efekty, z czego się bardzo cieszę. Niestety zasmucające jest to, że nasze Ministerstwo Zdrowia zaproponowało program na jesień tego roku, że owoce i jarzyny powinny być podstawowym wyżywieniem, szczególnie dla kobiet w ciąży. Mam tu list dla pana doktora właśnie, że owszem, są zainteresowani współpracą z panem doktorem, ale oni mają swoje poglądy, więc jest to bardzo smutne. W Zurichu pracowałam przez 20 lat jako przewodnik miasta i miałam okazję poznać tysiące najznakomitszych i najwybitniejszych osób ze wszystkich krajów świata, w tym wielu absolwentów Oxford i Cambridge oraz inne sławne osobistości. Podróżowałam również bardzo dużo, mam więc przed sobą obraz ludzi ze wszystkich warstw społecznych i wielkie doświadczenie w odbywaniu rozmów z przeróżnymi osobami. Dzisiaj po latach zdałam sobie sprawę i widzę bardzo jasno, że byli to tylko mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy naprawdę, o czym mówił Sokrates. Mądrość bowiem nie dla wielu jest dostrzegalna, jak oznajmia pismo. W całym moim życiu nie spotkałam osoby tak wielce światłej, a jednocześnie tak szlachetnej, jaką jest pan dr Jan Kwaśniewski. W moich oczach jest to najbardziej prominentna osoba żyjąca aktualnie na kuli ziemskiej. Jest wielkim darem. Jest wielkim darem i zaszczytem dla całego naszego narodu wydanie takiego mędrca, dzięki któremu mamy ogromne szczęście skorzystać z tej przeogromnej i nadzwyczaj ważnej wiedzy dla nas tu wszystkich zebranych i całej ludzkości. Szanowni Państwo, pozwolę sobie zauważyć, że w całej karierze pana doktora wspierała go z wielkim poświęceniem i oddaniem nadzwyczaj dzielna i wielce szlachetna pani małżonka. Wspaniałej pani, możemy skorzystać z tych niesamowitych dobrodziejstw. Za ten wielki trud i starania państwa chciałabym dzisiaj bardzo, bardzo gorąco i serdecznie podziękować w imieniu swoich i wszystkich tu zebranych. Dziękuję państwu.